Słuchaj, możesz mi powiedzieć, na co ty ostatnio wydajesz pieniądze? O co ci chodzi? Patrzę teraz na wyciąg z karty i codziennie znikają małe kwoty. No dobra, masz mnie. Robię zakupy na Shopee. Na czym? Na Shopee. Nie słyszałeś o tej platformie, gdzie masz dosłownie wszystko w mega niskich cenach? Nie, nie słyszałem, ale co ty tam kupujesz? No dosłownie wszystko. Akcesoria, elektronika, a nawet żywność. Dobra, skończ już te zakupy tam. Mamy wszystko w domu. No ale zobacz, jakie foremki do gotowania tutaj mam. Skończ te zakupy. To już będzie ostatnie. Nie kupuj. Nie rób tego. Cofnij ten palec. Nie rób tego, nie! Nie! Zaczynajmy ten odcinek. Siemanowie, Rajc, Jurfim Chef. Jak widzisz po tytule, lecimy sobie z odcinkiem, gdzie pokażę ci top 5 przepisów do 10 zł, czyli wersje budżetowe z dobrym makro, więc zatki pasy już na starcie i dobijmy tutaj 7000 łapek, to zlecimy sobie z kolejnym odcinkiem z takiej serii, gdzie będę ci pokazywał tanie, szybkie oraz pyszne przepisy, które będziesz mógł albo będziesz mogła wykorzystać sobie wszędzie, wziąć na wynos, bądź ponieważ teraz jest czas majówki, czas człowieku wyjścia z domu, więc te przepisy będziesz mógł sobie spakować albo będziesz mogła sobie spakować i wziąć ze sobą na wynos w twoją podróż, więc z okazji majówki życzę ci wszystkiego dobrego, odpocznij sobie teraz w tym okresie, naładuj baterię na pozostałą część roku i pamiętaj, że do lata lecimy z formą, więc trzymam za ciebie kciuki, że będziesz teraz trzymał albo będziesz trzymała makrosy, żeby zrobić po prostu dobrą formę do lata i dzisiaj pokażę ci fajne przepisy, które właśnie będziesz mógł albo będziesz mogła wykorzystać sobie w tym wolnym czasie, wziąć ze sobą, zrobić to szybko, później możesz to wziąć do szkoły, do pracy, możesz mi napisać w komentarzu, jakie masz plany na majówkę, a jeżeli już spędziłeś ją, to napisz, jak to zrobiłeś albo zrobiłaś. A tymczasem nie przedłużamy i pokażę ci, jakie produkty sobie zamówiłem, żeby po prostu zrobić te pyszne posiłki. Dobra, jestem już przy stole i zaczynamy gotowanie i warto zaznaczyć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Shopee i produkty, które zobaczysz na odcinku zamówiłem właśnie stamtąd. Linki do produktów oczywiście zostawiam ci w opisie, więc jeżeli coś ci wpadnie w oko, zajrzyj do opisu. Shopee jest to platforma, gdzie kupisz w zasadzie wszystko. Wystawiają się tutaj polscy sprzedawcy, u których możemy kupować, dzięki czemu wysyłka jest błyskawiczna. Ja zamówiłem parę produktów z różnych sklepów i wszystko przyszło do mnie w ciągu jednego, dwóch dni, więc naprawdę wysyłka jest ekspresowa. Zresztą wszystko zaraz zobaczysz, ja na przykład jeszcze obczaiłem tam, że jest Pepsi Lime Lemon. Czaisz to? Smak Pepsi Lime Lemon już niedostępny nigdzie, jest na Shopee i na pewno sobie zamówię taki pakiecik, no bo ten smak jest kozacki, a nigdzie go nie można dostać. A na Shopee człowieku powrócił, czaisz? Oprócz tego, że mamy tutaj kupony, które obniżają i tak już bardzo niskie ceny, mamy darmową dostawę, a teraz jest jeszcze 5-5 zakupowa majówka, gdzie ceny są naprawdę niskie, mamy nawet produkty za 1 zł. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, otrzymasz korzystny rabat na pierwsze zamówienie. I pamiętaj o finale zakupowej majówki, gdzie każdego dnia możesz zakupić coś po bardzo atrakcyjnej cenie. I najwyższa pora pokazać ci, co ja sobie zamówiłem. Mamy pierwszą paczkę, mamy drugą paczkę, mamy trzecią paczkę i jeszcze mamy czwartą paczkę, więc cztery paczki. Otwieramy sobie pierwszą paczkę i co my tu mamy? Jest zupka do pierwszego przepisu, który sobie zrobimy. A więc mamy zupkę firmy Samia, którą pewnie już kojarzysz z odcinka, gdzie robiliśmy sobie test wszystkich ostrych zupek i tam akurat tej wersji nie miałem. Jest to wersja Hot Chicken Flavor Ramen o smaku curry, więc będzie to szyku fajny posiłek z dodatkiem makaronu. Pokażę ci zaraz, jak go zrobić, ale otwórzmy sobie kolejne paczki. Prosimy nie rzucać, więc po prostu otwieramy, nie rzucamy. Mamy tutaj solidnie zapakowany miód, który użyjemy do kolejnego przepisu, będą to donuty, ale więcej ci nie zdradzam. Więc oglądaj ten odcinek do końca, bo naprawdę będzie tutaj pełno kozackich przepisów. Dobra, otwieramy sobie kolejną paczkę i co my tu mamy, co my tu mamy? Mamy zestaw musów bez dodatku cukru, których użyjemy sobie do kolejnego makrosowego posiłku. Tu mamy akurat smak mango, jabłko i banan. Więc jest to naprawdę kozacka wersja bez dodatku cukru. I ostatnia paczka. Otwieramy. I mamy tutaj tabletki do zmywarki, które z pewnością przydadzą się po tym całym gotowaniu, gdzie będzie na pewno kupa garów do zmywania. Więc jak widzisz, asortyment na Shopee masz przeróżny, od elektroniki po człowieku żywność, masz tam naprawdę wszystko. Dobra, nie przedłużamy i zaczynamy pierwszy przepis. Zaczynamy od pierwszego posiłku, budżet to 10 zł i zrobimy sobie tą zupkę chińską, którą sobie zamówiłem, ale w nieco w taki inny sposób. Dobra, więc mamy tutaj zupkę chińską, którą będziemy sobie gotowali, ponieważ ją trzeba ugotować. Pamiętaj, że ten makaron nie tylko zalewasz wodą, ale musisz go ugotować. Będziemy sobie wszystko oczywiście ważyć. Taką wagę również znajdziesz na Shopee, więc zostawiam ci oczywiście link w opisie do wagi. A my teraz błyskawicznie musimy ugotować makaron, więc... Dobra, więc mamy już ugotowany makaron, teraz całość przenosimy na patelkę. Dobra, teraz gdy makaronik już jest na patelni, dodajemy tutaj nasze przyprawy, które były już w środku. Dobra, więc teraz wystarczy dodać tylko odrobinę mleka. Na kolejnym etapie jest dodanie odrobiny sera. I teraz wszystko mieszamy i całe danie prezentuje się na talerzu następująco. Dobra, więc tak się prezentuje nasz serowy makaron curry. Cena tego posiłku to około 8 zł. Czas to spróbować. Spróbujmy naszego wyśmienitego, szybkiego posiłku, jakim jest makaron curry z serem, czyli serowy makaron curry. No naprawdę,
Pachnie to nieziemsko. Ma tu lekką nutę pikantności, ponieważ te zupki są troszeczkę pikantne. Mamy już fajny zestaw przypraw dodawane do zupki, która kosztuje około 5 zł. I daliśmy tutaj odrobinę sera, czyli to jest koszt jakichś 2 zł. Oraz trochę mleka, czyli jakieś tam grosze, czyli po prostu około 8 zł wychodzi taki posiłek i naprawdę, no naprawdę jest kozak. Możesz sobie spakować to, wziąć na wynos ze sobą, cieszyć się makrosami ze sobą. Uwaga, te smaku próbujemy. Kozacki, fajnie pikantny, naprawdę 6 na 7. Na razie ten przepis jest na pierwszym miejscu, a zobaczymy co będzie później. Ale pycha. Gorące, ale pycha. Prawie na kolejny posiłek zrobimy sobie chamskie donuciki z banana, z jajka, z odżywki białkowej oraz z miodu. Więc będziemy potrzebować takich foremek. Takie foremki również znajdziesz na Shopee, zostawiam ci link oczywiście w opisie. Więc mamy silikonowe foremki. Bierzemy sobie miód, który będzie substancją słodzącą w tym przepisie. I co? Zaczynamy robić. Ja muszę także piekarnik, ponieważ będziemy to robić w piekarniku, więc róbmy to. Dobra, więc bierzemy miskę, oczywiście wszystkie składniki będziemy sobie ważyć. Bierzemy jednego banana, bierzemy odżywkę białkową, jedno jajko, no i bierzemy porządną łyżkę miodu. Dobra, więc całość jest już zblendowana, teraz przenosimy wszystko do naszych silikonowych foremek. One są takie sztosowe, że nawet nie trzeba ich na tusze, bo to są silikonowe foremki, więc co? Przenosimy je do piekarnika 180 stopni na jakieś ile? Myślę jakieś 10-15 minut, to co? Wkładamy i widzimy się za 10-15 minut. Dobra, więc ziomeczki nam już tu pięknie podrosły, wyciągamy i testujemy te lujki. Dobra, stestujmy sobie nasze pączusie. Taka foremka silikonowa ma o tyle taki plus, że bardzo łatwo wychodzą z niej pączki. Nic się nie przykleja, jest naprawdę idealnie. Tak się prezentuje pojedynczy pączek, no naprawdę przepetarda. Przepetarda, bardzo zdrowe, bardzo smaczne. Tak się prezentuje jeszcze raz pączuś. Uwaga, wielki test smaku. Są pyszne. No i znowu taką opcję możesz wziąć ze sobą, mieć to zawsze pod ręką i sobie smakowicie to zjeść. Pycha, 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 pycha. Jak trafi tym pączkiem, to zostawisz łapkę w górę. Duża sztuka, więc będzie ciężko, ale uwaga. Bardzo. Dla mnie te pączki śmiało 7 na 7. Dobra, korzystając z okazji, że mamy odpalony piekarnik, zrobimy kolejny przepis, a będą to pizzowe tosty w piekarniku. Będziemy potrzebować chleba tostowego, będziemy potrzebować takiego salami, ser mozzarella oraz pomidorowy sosik albo ketchup. Pamiętaj, że jak jakiś produkt z tego odcinka ci się spodobał, możesz zamówić go na Shopee, a wszystkie linki oczywiście masz w opisie filmu. Więc bierzemy nasz chleb tostowy i teraz smarujemy go sosem i następnie posypujemy to wszystko serem. Dobra, i na koniec pozostało tylko położyć salami na górę. Dobra, i tym razem piekarnik ustawiamy na 200 stopni, dajemy jakieś 15 minut i widzimy się, jak to będzie zrobione. Jestem ciekaw, jak to będzie smakować, wygląda to przepysznie. Dobra, testujemy sobie kolejny chamski przepisik, czyli mamy już te tosty. Tak się prezentuje pojedyncza sztuka, uwaga, test smaku. To jest petarda. To jest przepyszny ziomek. Szybko, prosto, smacznie i przyjemnie. Tak naprawdę możesz wziąć to ze sobą wszędzie. Możesz zapakować sobie, patrz to. Bierzesz na przykład pojemnik na żywność, otwierasz, pakujesz sobie tosta. Jeżeli na przykład zrobiłeś sobie taką wersję, to możesz sobie z tego zrobić czeku pizzową kanapkę. Znaczy to, pizzowa kanapka. Kładziesz sobie do pojemniczka, zamykasz i cieszysz się swoją pizzową kanapką na wynos. I taki pojemniczek również znajdziesz na Shopee. Oczywiście linka ci zostawiam w opisie. On jest na tyle fajny, że ma, patrz, taką opcję. Otwarty dopływ powietrza, może być zamknięty dopływ powietrza, no i to możesz używać w mikrofali, bo jest to odporne na mikrofale. No to co, przechodzimy do kolejnego przepisu, a będzie to? Kolejny posiłek będzie szybciutki, będzie idealny do wzięcia na wynos, będzie to ryż z kurczakiem, sosem mango. Pokażę ci, jak go zrobić. Dobra, więc mamy już ugotowany ryż i teraz po prostu przełożę go na talerz, więc ryż jest już na talerzu i teraz idealnie sprawdzi się tutaj mus mango, więc bierzemy sobie taki mus 100% owoców. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie ma tu żadnego dodatku cukrów, a w takich produktach często zdarza się, że jednak ten cukier jest podawany, więc po prostu wylewamy nasz mus. Dobra, i jest już prawie, że idealnie, ale brakuje nam tutaj, no, porcji białka, więc dodajmy sobie troszeczkę mięsa. No i usmażony kurczak pasuje tutaj idealnie, więc testujemy sobie to danie, bo naprawdę ślinka cieknie. Więc testujemy danie, no naprawdę, patrz to, wygląda to przepotężnie. Bardzo lubię dodatek właśnie takiego mango do ryżu. Patrz, jest ryż z musem mango. Bardzo fajne zestawienie. No i oczywiście z mięskiem robi się to jeszcze bardziej pełnowartościowe. Znowu możemy sobie to śmiało zapakować na wynos i wziąć to ze sobą. I taki zdrowotny posiłek zawsze mieć przy sobie, bo dobre posiłki warto mieć przy sobie. To ja zajadam i widzimy się w ostatnim posiłku. Dobra, ostatni posiłek to będzie to wrap z gotowanym kurczakiem z dodatkiem sera. Uwierz mi, będzie to przepetarda, to co? Zaczynamy. Potrzebujemy gotowanego kurczaka i teraz musimy wziąć widelcem go rozszarpać. Dobra, więc kiedy mamy już naszego szarpanego kurczaka, dodajemy trochę keczupu i go mieszamy. No i tak się prezentuje przygotowany kurczak. Teraz potrzebujemy jednego wrapa. Przenosimy mięso na naszego wrapa. I ostatni etap to dodanie sera tutaj dookoła, żeby wszystko się fajnie zamknęło. Serek wiejski nie tylko polepszy makrosy, że doda więcej białka, ale również sprawi, że to będzie takie bardziej soczyste, jakby
będziemy to jeść i ten kurczak nie będzie taki suchy. Więc bierzemy sera i dajemy tutaj wszędzie dookoła, żeby to wszystko się tak fajnie zamknęło, czyli robimy taki uśmiech sera. Dobra, i teraz całość zamykamy na pół, przyciskamy odpowiednio, żeby wszystko się ze sobą połączyło i przenosimy to na patelnię. Dobra, więc całość już nam się tutaj elegancko przysmaża. Tylko jeszcze przewróćmy to na drugą stronę. No i tak to się elegancko prezentuje. Uuu, ale bym już to zjadł. Więc przechodzimy do stołu i testujemy. Dobra, więc jeszcze tylko trzeba to ładnie pokroić. Tak się prezentuje nasze chamskie curito. Tak to można nazwać, uwaga. Przepetarda. Serek wiejski powoduje, że to nie jest takie suche. Jest naprawdę soczyste, pyszne, a ten kurczak rozpływa się w ustach. No tu muszę ci powiedzieć, daje 7 na 7. I według mnie ewidentnie ten przepis jest chyba najlepszym przepisem z tych wszystkich. I oceniam go najwyżej. I oczywiście również możesz go wziąć ze sobą wszędzie, gdzie tylko chcesz, na majówkę. Tam, gdzie będziesz, ziomek. Dobra, więc jak widzisz, teraz sypu się tutaj nagromadziło po tym gotowaniu, więc pora to wszystko przenieść do zmywarki. Bum, zmywarka pełna. Bierzemy czeku Ludwika, bierzemy tabletkę do zmywary. Nie wiem jak ty, ale ja zawsze tabletkę daję na samo dno. Klikam program na piąteczkę, człowieku. I będzie zaraz czysto. No i oczywiście tabletki do zmywarki możesz sobie obczaić na Shopee, więc przypominam ci o akcji zakupowa majówka. Możesz zarejestrować się na Shopee, a tymczasem dawaj znać, który przepis według ciebie jest najlepszy z tych wszystkich. I przypominam ci 7000 łapek i lecimy kolejny odcinek z takiej serii, więc trzymaj się, pozdro, dobrego weekendu majowego.